Łukasz Bieńkowski, przede wszystkim gratulacje. Długo, długo nie walczyłeś. Wiem, że to była dla ciebie taka, no, taki ciężki okres. Wiem, że sam narzekałeś strasznie. Wróciłeś. No i w walce, która była niezbyt łatwym pojedynkiem, trzeba to sobie przyznać, jednak udało się wygrać. Który moment był najtrudniejszy w tej walce dla ciebie? Chyba trzecia runda. W niej byłem bardzo zmęczony i to był taki kryzys w sumie, no, głównie spowodowany zmęczeniem. Ale do tej trzeciej rundy wcale nie musiało dojść. Był taki moment w drugiej rundzie, kiedy wydawało się, że Łukasz Bieńkowski zakończy ten pojedynek przed czasem. Tymczasem nie zakończył go właśnie przed czasem. Co to się stało wtedy? Co tam się pojawiło? Jaki pomysł, jaki koncept na to, co tam zrobić, że po prostu zwyczajnego bicia nie było, tylko właśnie co? No, chciałem troszeczkę urozmaicić, ale no niestety nie wyszło. Nie wyszło. No, mój błąd, później troszeczkę za to zapłaciłem. No, ale o to chodzi, żeby w jakiś sposób zaskakiwać. No, tym razem się nie udało, ale może w następnej coś fajnego wymyślę. Czy ja dobrze widziałem? To jakaś próba stompa była takiego? Czy to raczej jakiś soccer kick znowu miał być? Co to było? Nie, żaden soccer kick. No stomp tutaj gdzieś na tułów, gdzieś tam zmiękczenie tutaj bardziej tułowia. No, głupi pomysł. No, ale ostatecznie udało się wyjść na swoje w tym pojedynku. Początek był bardzo mocny z jednej i z drugiej strony. Rzeczywiście tam od razu jakby takie wrażenie można było odnieść, że i ty i twój przeciwnik chcieli się tę walkę w sumie szybko skończyć. Właśnie, taki był plan? Szybko skończyć ten pojedynek? To znaczy, może nie, to nie był taki plan. Miałem dużo się ruszyć, boksować z seriami, ale mówię, no ta przerwa spowodowała to, że gdzieś tam w tej drugiej rundzie już chciałem to kończyć i może troszeczkę mnie spięło i stąd nie było tego luzu i ten tlen gdzieś uciekł, także myślę, że jeżeli będę częściej walczył, to będzie dużo lepiej. Jak wczoraj rozmawialiśmy, jeszcze przed tą walką, chwilkę tam dwa słowa zamieniliśmy, mówiłeś, że jest petarda, że czujesz świetnie. Spięło trochę w związku z tym, że przyszło walczyć na tej gali, że tyle ludzi, że taki długi okres oczekiwania na ten pojedynek był? To tak, czułem się świetnie i wczoraj, i dzisiaj na rozgrzewce. Czułem, że jestem bardzo dynamiczny, mam sprężynę, dociążali mnie na rozgrzewce super, naprawdę dobrze się czułem. Jak wychodziłem również dobrze, byłem nakręcony tak odpowiednio, wchodziłem do klatki też świetnie, także naprawdę, czułem się świetnie, nie czułem żadnego napięcia związanego z tym, że to jest taka duża gala, no ale ten tlen gdzieś uciekł, co dziwne, bo naprawdę przygotowania były mega i świetnie, wcześniej te ostatnie takie ciężkie treningi, byłem dociążany przez Chmurę, przez Krzyśka, przez jeszcze innych chłopaków i naprawdę wytrzymywałem to świetnie, no tutaj mówię, może troszeczkę za długo, bo w sumie trenowałem cały rok, więc teraz ten grudzień, naprawdę te dwa tygodnie będą całkowitym roztrenowaniem i później, jeżeli będę znał termin, to troszeczkę inaczej będę wyglądać, bo jednak całym rokiem nie da się, trzeba odpoczywać i może tu gdzieś był, no ciężko mi powiedzieć, bo naprawdę, no może lekko przetrenowany i stąd te zmęczenia. W drugiej rundzie, tak przynajmniej też twierdził rywal, był taki moment, że wydawało mu się, że on tą walkę zakończy przez poddanie, że tam już był bardzo bliski tego. Tak, tam był zapięty chyba trójkąt. Dokładnie. Dosyć ciasno, ale gdzieś tam jednak było miejsce, skręciłem się i udało się wyjść. No, w walce są takie momenty. Też chyba w drugiej rundzie miał kryzys, ale no, muszę przyznać, że naprawdę mega odporność na ciosy. Tam był czysty łokieć, czyste kolano, kilka sporo mocnych ciosów na głowę, a w oczach naprawdę nie widziałem jakiegoś tam rozbiegu, gdzieś tam utraty świadomości, tylko normalnie mega twardy, chyba najtwardszy zawodnik, z jakim się biłem. Znowu padło to słynne polski Wanderlei Silva, dzisiaj no troszeczkę tego mocnego zakończenia nie było, natomiast rzeczywiście znowu można było odnieść wrażenie, że tak, ty faktycznie będziesz kimś, kto chyba będzie no, przede wszystkim tą stójką tutaj gdzieś próbował imponować, tak, w klatce. Jasne, dobrze się czuję. Fajnie odrobiłem lekcję, jeżeli chodzi o obronę przed sprowadzeniami. Wszystko widziałem, fajnie wybraniałem. Pod siatką bardzo dobrze się czuję. Aczkolwiek wiem, no, że jeżeli jestem plecami do tej siatki, no to ten czas leci na moją niekorzyść, ale naprawdę fajnie się czuję. Wiem, kiedy się obrócić, wiem jak to wybraniać. Jeżeli ktoś mi wywróci, to nawet nie byłem rozłożony na plecach, od razu siadam na dupę, uciekam pod siatkę, tam wstaję. Także z tego jestem zadowolony. No, z kondycji mniej, ale to jest do poprawy. Krzysztof Siodko będzie częściej się w narożniku pojawiał teraz na galach KSW u ciebie? Na pewno tak. Jeżeli tylko będzie miał czas, to chcę, żeby był zawsze.
o tym wstawaniem, tak czasami się niektórzy z niego tam mówili, może właśnie jakby on nie wstawał, to jemu to by trochę więcej korzyści w walce z Cedembladem przyniosło. Ty wstawałeś, to akurat było dobre rozwiązanie. Krzysiek krzyczał, żebyś wstawał? Tak, taki był plan, dużo trenowaliśmy tych elementów. No wiadomo było, że będzie chciał przewracać, że tu jest jego jedyna szansa wygrania tej walki, bo na pewno nie w stójce. Był bardzo czytelny. Przyjąłem kilka też ciosów, ale to mówię, było bardziej spowodowane zmęczeniem niż tego, że tego nie widziałem. Byłem zmęczony i po prostu to zmęczenie spowodowało, że gdzieś tam coś przyjmowałem. Teraz jakieś krótkie świętowanie, wielka radość. Krzysiek chyba lubi się bawić, to wiem, że jak razem gdzieś jakaś zabawa, to będzie pewnie bardzo wesoło. Znaczy, no Krzyśka to ostatni weekend, gdzieś tam wyjeżdża we wtorek do Tajlandii i tam już będzie ciężko trenował na swój pojedynek, a ja no jeszcze tydzień zostanę w Polsce. No myślę, że zostanę jeszcze w Polsce na święta. Może wyjadę wcześniej, jeżeli Krzysiek zostanie też na styczeń, to na pewno tam dolecę i też styczeń zostaniemy w Tajlandii, żeby pracować. Fajne miejsce, żeby poprawić kondycję. A czy czegoś od tego świętowania? Będziecie świętował, czy nie będziecie dzisiaj świętował? Jasne, że będę świętował. Słuchaj, mówisz o tym kolejnych planach, już mówisz styczeń, Tajlandia, a w ogóle jeśli chodzi o jakieś walki, jakieś plany są, czy nie? Znaczy tak, no nie mi, na razie nic nie wiem, no myślę, nie wiem, kiedy jest planowana kolejna gala i czy jestem przewidziany w karcie. Aczkolwiek chciałem. W marcu w Warszawie podobno. Tak, na torwarze. No, fajnie, jakbym się załapał, to by było świetnie. No zobaczymy, to no, nie ode mnie zależy. Jest wielu chłopaków, którzy też chcieliby się bić i może tutaj troszeczkę ta brak kondycji w trzeciej rundzie, gdybym zakończył to przed czasem w drugiej, to te szanse byłyby większe na ten pojedynek w Warszawie, ale myślę, że jest szansa. W takim razie jeszcze raz gratulujemy, no i dziękujemy Ci bardzo. Niech tam ten kolejny pojedynek będzie też udany i przyniesie Ci tyle zadowolenia, co ten, co teraz tutaj w Krakowie. Dzięki bardzo. Dziękuję. No, następna walka na pewno będzie jeszcze lepsza. Dzięki.